Po wprowadzeniu autopoprawki w listopadzie nosi tę samą sygnaturę, choć to jest zupełnie inny dokument. Opatrywanie dwóch różnych dokumentów tą samą sygnaturą to, panie ministrze, jest przestępstwo. Dezubekizacja nie obejmie byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Straży Pożarnej. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji. Minister Błaszczak mówił, że w projekcie ustawy zapisano, komu zostaną obniżone świadczenia, ale może to się jeszcze zmienić. Prawdą są te informacje, które mówią o tym, że ta ustawa obejmuje funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Nie obejmuje także funkcjonariuszy, stwierdziliśmy, że żeby uniknąć dwuznaczności, jakichkolwiek wątpliwości, jesteśmy skłonni zastanowić się nad doprecyzowaniem tego przepisu w czasie prac komisji. Ta ustawa dotyczy funkcjonariuszy SB. Minister Błaszczak określił też, do jakiej kwoty zostaną obniżone świadczenia dla byłych funkcjonariuszy PRL-owskich służb. W przypadku osoby pełniącej służbę na rzecz totalitarnego państwa wysokość emerytury nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według danych ZUS w czerwcu 2016 roku była to kwota 2053,50 zł. MSWiA twierdzi, że ustawa ma usprawnić analogiczne zapisy wprowadzone w 2009 roku. Mariusz Błaszczak mówił, że tamta ustawa przewidywała jedynie obniżenie emerytur, wobec czego byli funkcjonariusze PRL-owskich służb przechodzili na renty. Premier Beata Szydło powiedziała, że tegoroczna Barbórka została okryta żałobą po górnikach, którzy zginęli kilka dni temu w kopalni Rudna na Dolnym Śląsku. Prezes Rady Ministrów przyjechała tam na Śląskę, by wziąć udział w tradycyjnej akademii z okazji zbliżającego się Święta Górników. Premier podkreślała w Rybniku, że łączy się w bólu z rodzinami, które we wtorek straciły swoich bliskich. Pamiętajmy o tych 8 górnikach, którzy zginęli, pracując ciężko dla swych rodzin i aby ich firma mogła się rozwijać, powiedziała szefowa rządu. Pamiętajmy też o wszystkich tych, którzy w tym roku na wieczną szychtę odeszli, dodała premier. W polskim górnictwie życie w tym roku straciło 27 osób. Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem powołania komisji weryfikacyjnej do zbadania reprywatyzacji w Warszawie. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje powołanie 9-osobowej komisji, do której mogliby wejść posłowie lub eksperci wskazani przez kluby. Parytety byłyby takie jak w komisji Amber Gold, 5 przedstawicieli PiS i po jednym z pozostałych 4 klubów. Dodatkowo Rada Społeczna byłaby złożona z osób doświadczonych i zasłużonych w walce z patologiami dotyczącymi przejmowania warszawskich nieruchomości i handlu roszczeniami. Komisja będzie też mogła m.in. uchylać decyzje reprywatyzacyjne i zarządzać wielomilionowe rekompensaty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Debata poranka. Wracamy do debaty poranka na antenie Polskiego Radia 24. Krzysztof Grzybowski, a w studiu goście pan Maciej Zaniewicz, portal istbook.eu. To jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. I pan dr Adam Lelonek, Centrum Badań Polska-Ukraina. Dzień dobry. To panie doktorze, jeszcze niejako kończąc ten wątek dzisiejszej wizyty, uważa pan, że rzeczywiście skończy się na kilku kurtuazyjnych gestach, fotografiach, uściśnięciu dłoni i tyle? Znaczy, ja bym tego nie powiedział, że skończy się tylko, tak? To też sama wizyta pokazuje, że jest to pewien proces. Natomiast ja bym powiedział, że no, sfera ta deklaratywna, polityczna odkleja się nam bardzo od realiów takich codzienności. No, kiedy pan poseł Dworczyk mówi, że mamy bardzo dobre relacje, no, ja się z tym nie zgadzam zupełnie, ponieważ no, mamy relacje w sferze deklaratywnej, bardzo zaawansowane deklaracje z obu stron. Natomiast gdzie za tym idą realne działania? Znaczy, gdzie jest problem teraz? Dwa, na ile rzeczywiście oprócz deklaracji obie strony mają sobie coś konkretnego do zaproponowania? Nie, obie strony mają bardzo dużo sobie do zaoferowania i to też no, pierwszą kwestią, która jest do rozwiązania palącą i to jest kwestia codzienna, takie to są przejścia graniczne. No ja ostatnio wjeżdżałem do Polski 14 godzin. W związku
związku z tym... To nie pomaga w relacjach. To nie, to tak stoją dziennikarze, eksperci, ludzie, aktywiści, z wyjątkiem oczywiście polityków, którzy no, w większości nie mają nawet o tym zielonego pojęcia, ani na Ukrainie, ani w Polsce. Natomiast tych praktycznych rzeczy, biorąc pod uwagę, ile obywateli Ukrainy jest w Polsce, jest do zrobienia bardzo dużo, tak? Natomiast ja bym powiedział, to, że ileś rzeczy, współpraca w przemyśle właśnie zbrojeniowym czy w sektorze energetycznym, to są kolejne takie elementy. Natomiast to, czego brakuje, moim zdaniem jest to poważny błąd w założeniach w ogóle do naszej aktywności na arenie międzynarodowej, zwłaszcza na odcinku ukraińskim, że polskie władze, część przynajmniej polityków, zajmuje się współpracą z Polonią, a nie buduje bazy. To jest od lat problem polskiej polityki zagranicznej wobec Ukrainy. My nie mamy stworzonej bazy, nie mamy bazy eksperckiej na jakiegoś takiego centrum, do którego ciążą ukraińskie jakieś organizacje pozarządowe. Nie mamy soft power na Ukrainie, a współpracujemy, no współpraca z tymi środowiskami polonijnymi nierzadko kończy się tak, że się okazuje, że te osoby właśnie wspierane też nierzadko przez polskie państwo mają poglądy prorosyjskie albo antyukraińskie. Ja tutaj do tych kwestii granicznych dodałbym jeszcze to, że Maciej Zaniewicz, bo to rzeczywiście jest olbrzymi problem, nie tylko dla obywateli, bo rzeczywiście, tak jak pan doktor mówi, no, Ukrainiec, który przyjeżdża do Polski, zbudowaliśmy w jakimś sensie, i to jest jedyny taki przypadek na granicach Unii Europejskiej, w jakiś sposób czyściec, przez który każdy Ukrainiec musi przejść, wjeżdżając do Polski czy też do Unii Europejskiej, dlatego że rzeczywiście kolejki 10-godzinne, stanie kilka godzin w autokarze, z którego nie można wyjść, to jest codzienność na granicach, plus jeszcze później po przyjeździe, gdy, dajmy na to, taki Ukrainiec mieszkał u nas już kilka lat, żeby uzyskać, wznowić kartę pobytu, znowu musi przejść przez taką gehennę. To znaczy znowu musi przyjść o godzinie 5 rano, znowu musi przez kilka godzin posiedzieć przed otwarciem urzędu, wziąć numerek, a w zasadzie rzucić się w wielkim tłumie na ten numerek. To są po prostu dantejskie sceny, co się tam wyprawia. I przez to każdy obywatel Ukrainy, czy też nie tylko Ukrainy, ale obywatel Ukrainy przez to przechodzi jeszcze też wracając nawet na święta do domu. Więc to jest rzeczywiście rzecz do zrobienia. Plus jeszcze, moim zdaniem akurat jest tutaj o czym rozmawiać, też dlatego, że my mamy swoje rzeczy, powiedzmy, do załatwienia też na tym odcinku, dlatego że wielu polskich przedsiębiorców, którzy pracują już na Ukrainie, czy też którzy chcieliby pracować, narzekają, że problemy są na przykład z odprawami celnymi. Celnicy ukraińscy robią też problemy przy wwozie polskich towarów, kwestionują dokumenty celne, żądają dostarczania nowych dokumentów, to opóźnia dostawy. W zasadzie całkowicie interpretują władczo te przepisy celne, które istnieją, i moim zdaniem to właśnie ten odcinek graniczny mógłby rozwiązać bardzo dużo problemów, plus oczywiście zbudowanie nowych przejść granicznych, bo często spotykamy się z tą argumentacją, że przejść granicznych na odcinku ukraińskim jest dużo więcej niż na przykład na białoruskim. No dobrze, ale my mamy problem rzeczywiście na odcinku ukraińskim i powinniśmy ten problem rozwiązać, bo to jest też, jeżeli mówimy o soft power, to w ten sposób też się buduje soft power, bo w tym momencie okazuje się, że państwo polskie nie jest w stanie rozwiązać bardzo podstawowego problemu, jakim jest właśnie stworzenie płynnych granic. Panowie, czy jest trochę tak, że po prostu politykom dużo łatwiej jest, no właśnie, spotykać się na wysokim szczeblu, składać deklaracje, dużo trudniej jest rozwiązywać, no wydawałoby się, tak ważne, ale jednocześnie no, prozaiczne problemy. Znaczy, no, co trzeba podkreślić, to nie jest rolą prezydentów obu państw rozwiązywanie problemów na granicy. Ale urzędników, którzy w jakiejś mierze, mniej lub bardziej, ale jednak im podlegają. Nie, to zdecydowanie tak, no tutaj mamy pytanie odnośnie, tak, raz, przepływu informacji, dwa, schematów korupcyjnych funkcjonujących na granicy, bo o tym się po prostu zupełnie nie mówi przecież, tak? A te schematy korupcyjne, to nie jest tak, że na Ukrainie jest korupcja, a w Polsce nie ma. To jest jedna rzecz, że inną rzeczą jest też to, co robią ukraińscy celnicy, i nie było wyczyszczonych kadr po Janukowyczu. No ale na to polska strona wpływu już nie ma. My możemy pewne rzeczy zgłaszać co najwyżej. Nie, a ja też nie widzę jakichś zaawansowanych działań na tym odcinku, powołania jakiejś międzyresortowej komisji do rozwiązania tej kwestii, bo tutaj wizyta głowy państwa czy premiera
to jest wizyta no, jako zwieńczenie jakiegoś procesu, to jest jakiś tam poziom kurtuazji, dyplomacji, ale to nie są przede wszystkim, no najciekawsze zawsze rzeczy dzieją się w kuluarach, a nie przed kamerami. W związku z tym, no tutaj można by było jasno i wyraźnie powiedzieć sobie w końcu, na przykład rozwiążmy ten problem, tak, powołajmy jakąś komisję, tak, to, jakiś organ, tak, który by to rozwiązał ze strony polskiej, ze strony ukraińskiej. To wystarczy monitorować tę sprawę i właśnie na poważnie zająć się problemem korupcji. To by rozwiązało tę kwestię bardzo szybko. Panowie, mam propozycję, żeby w tej naszej rozmowie nie skupiać się tylko na dzisiejszym spotkaniu. Na efekty tego spotkania musimy poczekać. Wtedy będzie okazja, żeby ocenić te słowa, które padły. Być może również ocenić te słowa, których podczas tego spotkania zabraknie. Ale to wszystko tak naprawdę, co będzie się dziać w Warszawie, będzie się dziać trochę w cieniu ostatnich wydarzeń na wschodzie Ukrainy. A także w cieniu pewnych słów, które padały ze strony rosyjskiej pod adresem ukraińskim, pod adresem polskim. No, po pierwsze mowa oczywiście o ukraińskich manewrach, które zostały bardzo ostro potraktowane przez Rosję. Tam się pojawiły nawet takie groźby, że każdą z ukraińskich rakiet, która zostanie w czasie tych manewrów wystrzelona, zostanie przez rosyjskie wojsko strącona. Pojawiły się również groźby. Nie wiem, czy należy to łączyć, ale chyba w jakimś wymiarze symbolicznym można. Pojawiły się też pewnego rodzaju groźby, czy też zapowiedzi wzmocnienia sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na granicach natowskich, czyli między innymi na polskiej granicy mają się pojawić dwie kolejne rosyjskie dywizje. Co te słowa, co te rosyjskie słowa adresowane wobec Ukrainy, wobec Polski znaczą i jakie należy odczytywać? Znaczy, no, ja bym skomentował to tak, jak skomentował amerykański Pentagon. No, ćwiczenia były zgłoszone, nie została naruszona rosyjska przestrzeń powietrzna czy rosyjskie terytorium. Rosjanie muszą poprężyć muskuły i no, ja myślę, że teoretycznie jakieś koła w Rosji mogły naprawdę liczyć, że Ukraina się wycofa z tych ćwiczeń pod względem tych gruźb. Natomiast jeżeli chodzi o relokację jakichś oddziałów wojskowych, no to jest cały czas, to nie jest nic nowego zupełnie. I groźby wobec, znaczy no, sugerowanie jakiegoś zagrożenia czy wzmacnianie swoich oddziałów przy granicy z NATO jest cały czas oficjalnie odpowiedzią na działania NATO, więc tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Mówimy teraz nie o straszeniu, za którym nic nie idzie, tylko mówimy o konkretnych dwóch dywizjach, mówimy o rakietach Iskander, które cały czas pojawiają się w tych rosyjskich deklaracjach, mówimy również o rakietach S-400, których zainstalowanie na przykład w okolicach Kaliningradu sprawiłoby, że tak naprawdę cały basen może Bałtyckiego, no, byłby pod kontrolą rosyjskiej armii. Znaczy, to są też działania, w przypadku rosyjskiej polityki te wszystkie działania tłumaczone są wolą tak naprawdę zaakcentowania tego, że Ukraina i Białoruś wchodzą w bezpośrednią strefę wpływów Federacji Rosyjskiej. To jest banalne stwierdzenie, ale ono naprawdę opisuje tę rzeczywistość, dlatego że naprawdę to jest jeden z priorytetów ukraińskiej dyplomacji. Zresztą też znamienne jest tutaj na przykład to, że to też warto śledzić. Rozmowy z Ukrainy Kuczma też zaproponował, żeby włączyć Stany Zjednoczone do tego formatu, bo to by realnie mogło coś zmienić, tak? Format normandzki nie działa, to porozumienie nie działa. Ono daje Rosji jeszcze mało tych wszystkich celów, jakichś strategicznych, geopolitycznych. Ono pozwoliło włączyć separatystów w ten proces dialogu. Ale to jeszcze jedno pytanie. Na ile format normandzki to jest bez wątpienia sukces Rosji? No bo tu chyba trudno się nie zgodzić z tym stwierdzeniem, ale na ile to jest pewnego rodzaju błąd Ukrainy, która w pewnym momencie uznała, że na przykład nie ma co bawić się w rozmowie z Polską, skoro tak naprawdę decyzje i tak zapadają w tych najważniejszych stolicach, więc lepiej rozmawiać z Berlinem, lepiej rozmawiać z Paryżem. No tutaj powstaje bardzo wiele pytań i wątpliwości, na ile Ukraina w ogóle miała jakikolwiek wpływ na takiej większości i do tych pomysłów na reformowanie tego formatu normandzkiego, ten apel o dołączenie się Stanów Zjednoczonych, na ile to będzie pewnego rodzaju sprawdzią dla polityki Waszyngtonu wobec Ukrainy, tej nowej polityki Waszyngtonu wobec Ukrainy? No co ja
to za to. Na pewno będzie to w ten sposób też dokładnie to z intencji, chociaż ja nie sądzę, żeby tutaj coś uległo zmianie. Na pewno też wcześniej, gdy mówimy o włączaniu Polski, to miałoby być takim podkreśleniem też pozycji Polski tutaj w tych dyskusjach. No i ja na przykład jestem przeciwnikiem włączania Polski w te dyskusje, jeżeli nie będzie tam Stanów Zjednoczonych, dlatego że my jako Polska nie będziemy w stanie tam nic zrobić oprócz firmowania tego, co się obecnie dzieje, czyli firmowania nie robienia niczego, firmowania podtrzymywania tego konfliktu. W tym momencie zostaliśmy w jakiś sposób wyłączeni z procesu decyzyjnego. A na zdanie to dobrze? To znaczy, jeśli nie, że to na pewno źle, dlatego że jeżeli spojrzymy na to, w jakim formacie wcześniej rozmawiamy o Ukrainie, to po prostu pozycję Polski zajęła Federacja Rosyjska, to jest podstawowa zmiana. No ale z drugiej strony, przez to, że zostaliśmy wyłączeni, nie obciąża nas to, co format normandzki reprezentuje i co osiągnął. Nie, no zgadza się, oczywiście. No, też należy sobie zadać pytanie, na ile można było tutaj w inny sposób przeprowadzić politykę, przeprowadzić te rozmowy. Czy rzeczywiście nie jest tak, że w jakiś sposób to nas obciążyło, tylko że wciąż problem polega na tym, że byliśmy stosunkowo mało aktywni na tym kierunku od samego Majdanu. To znaczy, dostaliśmy pewien czas, bardzo dużo mówiliśmy, ale no, ja nie obserwuję jakichś realnych zmian, które nastąpiły po okresie Majdanu. To znaczy, nawet Litwa zrobiła więcej w tej sprawie, chociażby przekazując sprzęt wojskowym, przekazywaliśmy głównie środki ochrony osobistej. I to też głównie przez organizacje pozarządowe, o tym należy pamiętać. Ale to panowie, to w takim razie zatrzymajmy się na chwilę. To jest rzeczywiście wątek, który na pierwszy rzut oka trudno zrozumieć. Bo z jednej strony Polska bardzo aktywnie mówi o pewnych rzeczach, tak jak panowie podkreślacie, próbuje się stawiać w roli pewnego rodzaju adwokata europejskiego, adwokata sprawy ukraińskiej. Ale jednocześnie, jeżeli spojrzymy na ten wymierny poziom pomocy, to no, zdecydowanie można by zrobić dużo, dużo więcej. Mówię o obecnej władzy, a być może w jeszcze większym stopniu mówię o poprzednim rządzie. To znaczy, ja bym tutaj nie rozdzielałbym tego, dlatego że i z jednej strony, i z drugiej są te same problemy. Na przykład, ja znowu powrócę do tematu gospodarki, bo jeżeli patrzymy na to, jak wygląda w tym momencie poziom wzajemnego handlu, to on spada rok do roku mniej więcej 20%. Mówię tutaj o wzajemnym handlu polsko-ukraińskim. I oczywiście jest to związane z trudną sytuacją gospodarczą w kraju i tak dalej. Ale jeżeli spojrzymy znowu na statystyki i zobaczymy, że dla nas ważniejszym partnerem handlowym jest Słowacja niż Ukraina, no to dowiaduję się, że coś jest chyba nie tak. Zgadza się, Słowacja jest w Unii Europejskiej, ale mimo wszystko naprawdę potencjał ma dużo większy Ukraina. Plus jeszcze inwestycje polskie. Naprawdę polskie firmy chciałyby inwestować, dlatego że w tym momencie płace na Ukrainie są 6-krotnie niższe niż w Polsce. Czyli to jest państwo, które w miarę dobrze znamy, mamy kadry, które znają ten kraj daleko można. To jest kraj, który nie jest daleko. Ten biznes można robić. Ale tutaj z tej strony potrzebne są na przykład odpowiednie instrumenty, które zachęcałyby do tego. To znaczy, dobrym pomysłem był ten kredyt, który został udzielony, z którego mogli korzystać polscy przedsiębiorcy, tylko znowu. To jest 100 milionów na 10 lat. To są naprawdę żadne pieniądze. Inwestycje polskie tylko w ubiegłym roku, 2015, mimo tego, że spadły, wynoszą około 800 milionów dolarów. Więc no, to jest kropla w morzu potrzeb naprawdę, a moim zdaniem ten moment, w którym się znajduje Ukraina, to znaczy Ukraina, która jest przychylna Polsce, Ukraina, która w zasadzie jest przychylna Polsce, dlatego że nie ma wielkiego wyboru, jesteśmy najbliższym partnerem unijnym tutaj, plus jeszcze Ukraina, która znajduje się w kryzysie gospodarczym, ale zaczyna z niego powoli wychodzić, bo w tym kwartale już mamy zanotowany wzrost gospodarczy, to jest perfekcyjny moment, żeby zacząć inwestować na poważnie. Nie jest jeszcze za późno, żeby tę chwilę wykorzystać. Wrócił do tej kwestii, czy my sami się wyłączyliśmy, czy zostaliśmy wyłączeni z tego większego zaangażowania na Ukrainę. Ja bym powiedział, że to jest to nasze własne życzenie, że oczywiście jest jakaś gra, która się toczy ponad nami, nie mamy takiej mocy sprawczej, żeby zmienić ten stan rzeczy. Ale tutaj też warto to powiązać z tą kwestią. No, mamy kadry, mamy ekspertów, a gdzie są ci eksperci przy tym rządzie, fachowcy od Ukrainy? No ja ich nie widzę zbyt wielu.
są pojedyncze osoby. I znowu mamy przerost jakichś kwestii ideologicznych nad praktyką. To jest też kolejny błąd z automatu, który nas ogranicza nasze zaangażowanie i utrudnia funkcjonowanie. Patrzymy przez jakiś pryzmat, a nie... To nawet nie chodzi o obiektywność, to chodzi o pragmatyzm. Ja bym powiedział, że no, tych kadr, te kadry są w organizacjach pozarządowych. Ich politycy nie potrafią zaktywizować i wykorzystać potencjału zupełnie na tym odcinku ukraińskim. Natomiast jeżeli chodzi o poziom inwestycji, to ja powiem tak, cała zachodnia Ukraina nie polskie produkty, które są sprowadzane na zasadzie kontrabandy. W większości sklepów we Lwowie można kupić polskie produkty z Biedronki, polskie... Pytanie, dlaczego jest to sprowadzane jako kontrabanda, a nie normalny sposób? No bo były droższe cła, akcyza, tak, znacznie różne produkty. Wszystko można załatwić. Tak, natomiast Polska ma dobrą markę, polskie produkty mają dobrą markę i ta szansa cały czas przed nami jest do wykorzystania. Natomiast my zupełnie po nią nie sięgamy, bo się skupiamy na innych kwestiach. Skupiamy się na tym, żeby spotykać się na wysokim szczeblu i osiągać wielkie sukcesy, podczas gdy, jeżeli spojrzymy na długą perspektywę, to nie pracujemy u podstaw. Tu niestety musimy, na sposób brutalny, musimy postawić kropkę. Pan Maciej Zaniewicz, portal izbuk.eu i dr Adam Lelonek, Centrum Badań Polska-Ukraina. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam ojca Dawida, mówi Bożena. Jest godzina druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Borowiec, zapraszam. Rozwój polskiego górnictwa wymaga trudnych decyzji i konsekwentnego działania, mówiła podczas wizyty w Rybniku premier Beata Szydło. Podczas wystąpienia na Akademii Barburkowej Polskiej Grupy Górniczej premier podkreślała, że zmiany wprowadzone przez rząd sprawiają, że polskie górnictwo zaczyna mieć przed sobą perspektywy zarówno w kraju, jak i za granicą. Ogromny sukces. Przekonaliśmy Brukselę, że polskie górnictwo jest potrzebne nie tylko Polsce, ale i Europie. Ale musimy pamiętać, szanowni państwo, że ta droga jeszcze przed nami nadal jest daleka. Premier Szydło dodała, że w czasie wprowadzania zmian najważniejsze jest to, by każda osoba pracująca w górnictwie miała gwarancję zatrudnienia. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu obniżającego świadczenia byłym funkcjonariuszom SB. Dezubekizacja nie obejmie byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Straży Pożarnej, poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji. Minister Błaszczak mówił, że w projekcie ustawy zapisano, komu zostaną obniżone świadczenia, ale może to się jeszcze zmienić. Są te informacje, które mówią o tym, że ta ustawa obejmuje funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Nie obejmuje także funkcjonariuszy. Stwierdziliśmy, że żeby uniknąć dwuznaczności, jakichkolwiek wątpliwości, jesteśmy skłonni zastanowić się nad doprecyzowaniem tego przepisu w czasie prac komisji. Ta ustawa dotyczy funkcjonariuszy SB. Minister Błaszczak określił też, do jakiej kwoty zostaną obniżone świadczenia dla byłych funkcjonariuszy PRL-owskich służb. Osoby pełniącej służbę na rzecz totalitarnego państwa, wysokość emerytury nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według danych ZUS w czerwcu 2016 roku była to kwota 2053,50 zł. MSWiA twierdzi, że ustawa ma usprawnić analogiczne zapisy wprowadzone w 2009 roku. Mariusz Błaszczak mówił, że tamta ustawa przewidywała jedynie obniżenie emerytur, wobec czego byli funkcjonariusze PRL-owskich służb przechodzili na renty.
Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy o powołaniu Komisji Weryfikacyjnej do zbadania reprywatyzacji. Według autorów projektu z Ministerstwa Sprawiedliwości komisja ma szybko i sprawnie rozprawić się z warszawską mafią reprywatyzacyjną i przywrócić wiarę w sprawiedliwość. Ta będzie mogła m.in. uchylać decyzje reprywatyzacyjne i zarządzać wielomilionowe rekompensaty, mówił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. To jest ten miecz Damoklesa na tych wszystkich, którzy byli przekonani, że dorobili się na reprywatyzacji. Nie. Państwo pokaże, że może działać skutecznie. Według opozycji koncepcja komisji łamie zasadę trójpodziału władzy. Poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. To, co państwo proponujecie tą ustawą, to jest potwór legislacyjny. Piotr Stworzelski z PSL powoływał się na opinię konstytucjonalistów. Otwarcie mówią, że jest to Trybunał Ludowy, superkomisja śledcza z wielkimi uprawnieniami. Cztery kluby opozycyjne wniosły o odrzucenie rządowego projektu i powołanie komisji śledczej, choć wiceminister Jaki przekonywał. Praca komisji śledczej kończy się raportem, z którego potem instytucje mogą wyciągać wnioski. Tu ta komisja w porównaniu do raportu będzie miała prawo podejmowania konkretnych, szybkich, efektywnych decyzji. To jest ta zasadnicza różnica. Według zapowiedzi PiS komisja powinna ruszyć po nowym roku. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Agencja Standard & Poor's utrzymała rating kredytowy Polski na dotychczasowym poziomie. Podniosła jednak tak zwaną perspektywę z negatywnej do stabilnej. O szczegółach Rafał Motriuk. Obecny poziom BBB+ obowiązuje od stycznia, kiedy to agencja S&P dokonała niespodziewanej obniżki. Teraz ocena nie zmieniła się, ale zdaniem obserwatorów podniesienie perspektywy do stabilnej to pozytywny sygnał. Ocena ratingowa to bowiem impuls, który wpływa na kursy walut, giełdy czy koszty obsługi zadłużenia. Teraz polskie Ministerstwo Finansów stwierdza, powołując się na dzisiejszy komunikat agencji S&P, że zmalały obawy jej analityków, m.in. o niezależność Narodowego Banku Polskiego. We wrześniu inna agencja ratingowa, Moody's, także pozostawiła ocenę Polski na niezmienionym poziomie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Prognoza pogody. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na krańcach północno-zachodnich, rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju opady śniegu, na wybrzeżu deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na północnym wschodzie do 2 na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpasz minus 3 stopnie, na Powązu od 2 do 4. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km na godzinę. Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Na falach Radio Maryja 24, w Polsce gospodarczy temat dnia. Sobotę. Justyna Golonko, zapraszam w studiu. Piotr Sroczyński, główny ekonomista KUKE. Dzień dobry. My dziś porozmawiamy o eksporcie, o tym, czy ten ważny motor naszej gospodarki hamuje, ale rozmowę zacznijmy od tych najświeższych i bardzo ważnych informacji dla naszej gospodarki. Agencja ratingowa Standard & Poor's pozostawiła rating Polski na niezmienionym poziomie, ale co ważne, podniosła perspektywę z negatywnej do stabilnej. Spodziewał się pan taki oceny wiarygodności kredytowej Polski dzisiaj? Znaczy, tak, w sposób naturalny mało się mówiło o tym, że coś może z samą oceną ulec zmianie. I że raczej powszechnym na rynku konsensusem było to, że ocena nie ulegnie zmianie. Bo tak naprawdę trudno było wskazać na czynniki, które by istotnie na przykład zaważyły na zwiększeniu ryzyka naszej gospodarki. Trzeba pamiętać, że Standard & Poor's, oceniając nas całkiem niedawno i obniżając naszą ocenę, wskazał wiele ryzyk, z których część zrealizowała się, ale myślę, że nie w takim stopniu, jak obawiał się Standard Poor's. Stąd to, o tym zechciała pani redaktor powiedzieć, podniesienie perspektyw ratingu, oznacza to tyle, że w tej chwili Standard Poor's w najbliższym czasie nie spodziewa się, że będzie musiał rating zmienić, a przy poprzednim układzie, kiedy mówił, że perspektywa jest negatywna, no dawał 33% szansy, że będzie musiał skorygować ocenę w dół. Myślę, że to właśnie ta zmiana nastawienia była takim dodatkiem, takim plusikiem, który być może jakiś tam odrobinę optymizmu na rynek przyniesie. No właśnie, to czy ta dzisiejsza wiadomość, te dzisiejsze informacje
to dobre informacje dla naszej gospodarki, taki dobry sygnał dla inwestorów. To z pewnością pozytywny, natomiast trudno powiedzieć, jak będzie on silny. W tej chwili mamy dosyć silne wyprzedaże na rynkach naszego regionu. W sposób naturalny bardzo dużo środków jest wycofywane i przenoszone m.in. do Stanów Zjednoczonych, ze względu na to, że oczekuje się, że tamtejsza gospodarka będzie się miała dosyć dobrze, że tam przedsiębiorczość będzie bardzo istotnie premiowana i że wzrost gospodarczy będzie na tyle duży, że będzie po prostu dawał możliwości większych zwrotów. Stąd możliwość przeskoczenia na rynek bezpieczny, ale też bez taki, że z perspektywą zwiększenia dochodów jest interesujące dla inwestorów. Stąd pewne wycofywanie środków obserwowane już od pewnego czasu u nas. Ratingi państw są ważną informacją oczywiście dla inwestorów zagranicznych, ale mają też wpływ na walutę, czyli ten rating dzisiejszy, ta dzisiejsza informacja pewnie będzie miała też wpływ na naszego złotego, a ten nasz złoty w ostatnim czasie jest bardzo słaby. No myślę, że to było spowodowane tym, że zawsze liczono się z możliwością obniżenia ratingu. Nie była to, że tak powiem, jakby taka wiodący scenariusz. Natomiast część inwestorów obawiała się, że może faktycznie być tutaj kolejna korekta. Pamiętajmy też, że Standard & Poor's pośród trzech dużych agencji jest tą agencją, która nas wycenia najniżej. I że jeżeli miałaby tutaj być faktycznie jakaś dodatkowa obniżka, no to w sposób naturalny dałoby to złą perspektywę dla rynku i wycofywanie środków, które widzieliśmy, mogłoby się powiększyć. Stąd część inwestorów wolała to zrobić zawczasu niż ewentualnie ponieść jakieś straty na tym. Ale obniżki nie ma właśnie. Nie ma obniżki, więc myślę, że po pierwsze niepokój inwestorów i to wycofywanie powinno się już stopniowo kończyć. A być może w związku z tym, że niektóre banki, zwłaszcza te zza oceanu, mają rok obrachunkowy troszeczkę inaczej niż, że tak powiem, my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to znaczy zamykają rok z końcem listopada. One z nowym rokiem jakby obrotowym już pewne środki będą mogły inwestować i ta poprawa oceny w zakresie właśnie perspektywy spowoduje, że jakieś większe środki będą kierowane na nasz rynek. A pamiętajmy, że grudzień jest zawsze takim specyficznym miesiącem. Tutaj ruchy przepływu środków są z natury już nieduże i tak naprawdę często znaczące dla naszego rynku były nawet napływy niewielkich środków, istotnie zwiększające wycenę. Czasami na analityce to nazywaliśmy tak nieco żartobliwie, że to był tak zwany rajd świętego Mikołaja. Złoto może się trochę umocnić w najbliższym czasie? Myślę, że są na to szanse, jako odreagowanie, że tak powiem, takiego negatywnego scenariusza. Złoty ma ogromny wpływ na nasze rynki, na eksporterów i na importerów. A jeśli o eksporcie rozmawiamy, to jeszcze niedawno na tej antenie mówiliśmy o tym, że eksport ma się bardzo dobrze, sprzedaż zagraniczna rośnie. No niestety te dane GUS-u PKB w trzecim kwartale, one pokazały, że eksport netto nie ma już pozytywnego wpływu na wzrost PKB. Myślę, że tak naprawdę trzeba by te było dane tak na spokojnie rozłożyć, bo eksport netto, który pokazuje GUS, to jest tak naprawdę złożenie tego, co się dzieje jednocześnie w eksporcie i w imporcie. I owszem, mieliśmy pewne spowolnienie, jeżeli chodzi o dynamikę eksportu, ale z bardzo dobrej do dobrej. Natomiast to, o czym zechciała pani redaktor powiedzieć, to był bardziej efekt tego, że trochę nam przyspieszył import. Było to związane i z kwestią troszeczkę większej konsumpcji, ale też i tego, że był pewien ruch na dobrach o charakterze inwestycyjnym, ale też był pewien ruch troszkę większy na dobrach zaopatrzeniowych potrzebnych do dalszej produkcji przedsiębiorstwa, co też było widać w tych danych GUS-u o rachunkach narodowych, zwiększyły nieco zapasy. Zazwyczaj tak u nas się dzieje, kiedy firmy szykują się do większej ekspansji i wiedzą, że mają zamówienia na większej ilości towarów, przesuwają po prostu zabezpieczyć po jakiejś
znanych dla siebie cenach sprzedawcy odbyła się ceremonia oficjalnego powitania. Następnie odbyło się spotkanie par prezydenckich. Andrzeja Dudy wraz z małżonką i Petra Poroszenki z żoną. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że część terytorium Ukrainy została bezprawnie z pogwałceniem prawa międzynarodowego zajęta i okupowana przez Rosję. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego wyraził nadzieję, że wspólnota międzynarodowa nigdy nie pogodzi się z tym faktem. Dodał, że Polska wspiera naszych wschodnich sąsiadów w walce o suwerenność, a także realizacji reform. Dokładnie mamy, że tak powiem, przez ostatnie 4 kwartały, jak zakończyć, ale nie w marcu, jak poprzez zamrożenie konfliktu, tylko poprzez jego rozwiązanie, poprzez stworzenie takiej sytuacji, w której Ukraina odzyska kontrolę nad swoimi granicami, w której porozumienia mińskie zostaną zrealizowane. Polska dzisiaj stoi także przy Ukrainie i wspiera Ukrainę w realizacji reform, których podjął się pan prezydent wraz z ukraińskim rządem. W trakcie wizyty doszło do podpisania nowej umowy o współpracy obronnej, rozszerzającej zakres dotychczasowego porozumienia w tej sprawie. Minister obrony Antoni Macierewicz poinformował, że umowie towarzyszy protokół dodatkowy. Ten protokół ma olbrzymie znaczenie dla umocnienia współpracy naszych przemysłu obronnego, podwojenia drog w złotówkach, dla złożenia wspólnego trwałego natomiast takim działania w sferze przemysłowo-obronnym, wzmocnienia naszych armii, ten wzmocnienia niepodległości Polski, w jakich kierunkach? Prezydent Ukrainy spotkał się również z szefową polskiego rządu Beatą Szydło. Premier wyraziła wsparcie dla władz w Kijowie w procesie modernizacji Ukrainy. My mamy do krajów wysoko rozwiniętych. Sejm debatował w piątek nad rządowym projektem powołującym komisję weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji stolicy. Propozycje przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Komisja ma badać decyzje reprywatyzacyjne wydawane dla Warszawy pod kątem ich zgodności z prawem. Platforma Obywatelska i Nowoczesna podczas debaty w Sejmie opowiedziały się za odrzuceniem projektu. Z kolei w ocenie Kukiz15 zapisy rządowego projektu są niezgodne z konstytucją, a sam projekt to całkowicie partyjno-rządowa inicjatywa. Natomiast według ludowców rządowe propozycje to atrapa. Prawo i Sprawiedliwość podnosiło, że powołując komisję do spraw reprywatyzacji przywraca poczucie sprawiedliwości. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki powiedział, że stosunek do komisji weryfikacyjnej to test na uczciwość całej klasy politycznej. Kto chce wyjaśnić aferę reprywatyzacyjną, a kto chce bronić własnego patrimonia? To jest sytuacja klarowna, jednak eksport na wschód. Będziemy też obserwować w przyszłym roku jakoś ten trend się utrzyma. Wydaje się, że tak. Pamiętajmy, że eksport, który mamy właśnie na rynki wschodnie, jest o kilka krok gorszy niż to, co żeśmy obserwowali jeszcze 3 lata temu, więc zbieranie zeznań mamy efekt takiego przejścia przez dno po prostu. I w tej chwili już od mniej więcej kwietnia, maja mamy pierwsze odbicia takie, które pokazują, że ten efekt eksport zaczyna już rosnąć. Pamiętajmy, że to jest przede wszystkim efekt statystyczny, efekt bazy. Na następnym posiedzeniu Sejm będzie głosował nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu. Trzyletnia zgoda na cykliczne organizowanie zgromadzeń w tym samym miejscu bez możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu to założenie nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, którą uchwalił Sejm. Podczas burzliwej dyskusji przed głosowaniem politycy opozycji podnosili m.in., że proponowane regulacje godzą w prawo do strajku, a PiS tęczy demokrację. Szef MSW Mariusz Błaszczak na mównicy sejmowej zapewnił, że przepisy zawarte w projekcie ustawy nie ograniczają praw obywatelskich. Jest to zmiana, która spowoduje rozwiązanie problemów rozwiązanych chociażby z konfliktem w Sudanie. Bardzo dziękuję jednemu manifestującemu drugiemu. Jest to ustawa o rozwiązywaniu konfliktu w Marsz Niepodległości. Odbywa się przez lata po tej samej trasie. Ale oczywiście to nie odpowiada tym, którzy chcą się skonfrontować, którzy chcą kurs organizatorami
mieszkańców czasu na chwilkę. Dzień dobry, więc oni zarejestrowali swoją manifestację na trasie Marszu Niepodległości. Ta ustawa daje przepisy, które powodują, że w tym samym czasie można manifestować, ale nie w tym samym miejscu. Nowe regulacje będą dawały pierwszeństwo zgromadzeniom organizowanym przez organy władzy publicznej oraz odbywanym w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. Zgodę na organizację cyklicznych zgromadzeń wydawać będzie wojewoda. Organ gminy będzie wydawał z kolei decyzję o zakazie zgromadzenia, jeśli miałoby się ono odbyć w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne. Zmiany krytykują m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Projekt nowelizacji ustawy trafi teraz do Senatu. Senat bez poprawek przyjął ustawę obniżającą wiek emerytalny. Od 1 stycznia przyszłego roku wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn odpowiednio będzie wynosił 60 i 65 lat. Wiek emerytalny na poziomie 67 lat wprowadziła koalicja PO-PSL. Senatorowie nie poparli wniosku mniejszości o odrzucenie ustawy w całości. Poparcia nie uzyskała też poprawka senatora Jana Rulewskiego. Chciał on, by podstawowy wiek emerytalny wynosił nadal 67 lat, niezależnie od płci, ale by można było uzyskać do niej prawo w wieku 62 lat przy stażu pracy 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Podczas debaty w Senacie prezydencka minister Anna Surówka-Pasek podkreślała, że obniżony wiek emerytalny to uprawnienie dla Polek i Polaków, a nie obowiązek. W związku z tym osoba, która się na to decyduje, nie musi się tłumaczyć, dlaczego podejmuje takie, a nie inne później decyzje dotyczące czy to swojej aktywności, czy też całkowitego zaprzestania swojej aktywności zawodowej. Natomiast kwestia tego, ile osób przejdzie na emeryturę, z całym szacunkiem, ale to jest troszeczkę tak jak z wróżeniem, dlatego że zakładamy, że wszystkie osoby, które uzyskają uprawnienia, natychmiast przejdą na emeryturę. Jeżeli cały czas podkreślamy, że jest to uprawnienie, a nie obowiązek przejścia na emeryturę, tego typu danych czy tego typu sondaży nie możemy tutaj podawać, dlatego że one by zawsze były obarczone bardzo dużym błędem. Docelowo zasada ta będzie dotyczyła obu systemów emerytalnych, powszechnego i rolniczego. Dla rolników do końca przyszłego roku będzie możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Ustawa obniżająca wiek emerytalny trafi teraz do prezydenta. Sejm przyjął też ustawę, która podwyższa od 1 marca przyszłego roku najniższą emeryturę i rentę do 1000 zł. Ustawa zmienia też zasady waloryzacji świadczeń. Opóźnienia w budowie zbiornika Racibórz hamują realizację projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry. Tak wynika z kontroli NIK. Chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców od Raciborza do Wrocławia. Najwyższa Izba Kontroli już po raz 8 przeprowadziła kontrolę realizacji projektu. Tegoroczna pokazała, że w stosunku do 2013 roku nastąpił postęp w realizacji projektu. Do końca 2015 roku zakończono łącznie 10 z 16 zawartych kontraktów. Niestety w ubiegłym roku nie udało się rozwiązać problemów i wyeliminować nieprawidłowości przy budowie zbiornika Racibórz. To kluczowa inwestycja w realizacji całego przedsięwzięcia w Dolinie Odry. Radosław Kujawiński, pełniący obowiązki dyrektora delegatury NIK we Wrocławiu, podkreśla, że przy budowie zbiornika dochodziło do wielu nieprawidłowości. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach po raz kolejny dopuścił do prowadzenia przez wykonawcę części robót budowlanych bez zatwierdzonych projektów wykonawczych oraz programów zapewnienia jakości. Naruszało to warunki kontraktu, a w konsekwencji mogło mieć negatywny wpływ na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Również z naruszeniem kontraktu nasyp zapory lewo- i prawobrzeżnej wykonawca budował materiał alternatywny, który nie spełniał wymagań określonych w projektach. W przypadku napływu fali powodziowej mogło to doprowadzić do katastrofy zagrażającej życiu mieszkańców Raciborza i okolic. Niestety potwierdziły się oceny NIK sprzed 4 lat, że budowa zbiornika Racibórz nie będzie zakończona w terminie. Obecne prognozy zakładają, że uda się ją zakończyć w 2020 roku. Już tylko dotychczasowe opóźnienia budowy zbiornika Racibórz spowodowały wzrost kosztów inwestycji z 505 milionów euro do 772 milionów euro. Różnica ponad 267,5 miliona euro będzie musiała zostać pokryta ze środków budżetu państwa. Raczej się nic nie powinno wydarzyć. Jeszcze nawet wesoło jeszcze o tym PMI-u.
W Radiu Maryja dalsze informacje. Francuskie władze chcą cenzurować prawdę o zabijaniu dzieci nienarodzonych. Episkopat Francji protestuje przeciwko zmianom prawa, które może utrudnić, a nawet zablokować działalność organizacji pro-life w internecie. O sprawie napisał nasz dziennik. W Zgromadzeniu Narodowym toczy się dyskusja nad zmianą kodeksu karnego. Część polityków chce uznać za przestępstwo, jak to nazwano, utrudnianie za pomocą środków cyfrowych dobrowolnego korzystania z przerywania ciąży. Francuscy księża biskupi w liście do prezydenta wskazują, że takie prawo uderzyłoby w organizacje broniące życia oraz ograniczyło wolność społeczną. To bezpardonowa walka z prawdą o życiu człowieka, pokazująca, że Europa odwraca się od wartości, wskazał ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk. Bardzo bulwersujące jest to, że przestrzeń internetu, która do tej pory w kulturze tej właśnie krótkiej historii przestrzeni świata zachodniego była jednoznaczną przestrzenią szanującą wolność wypowiedzi i ograniczającą to najwyżej ze względu na radykalne zło typu pornografia. Zresztą to jest oczywiście wszystko bardzo względne, czy dokonywały się te ograniczenia faktyczne dotyczące pornografii, szerzenia przemocy itd. itd. Przestrzeń zniewolenia występowała wyłącznie w krajach totalitarnych typu komunistyczne Chiny czy Korea. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z aktem bezprecedensowego totalitaryzmu i naruszenia wolności wypowiedzi, co jest rzeczą skandaliczną. Jest to kolejny krok w kierunku tego, by zakazać mówienia prawdy o tak zwanej aborcji, ocenia Adam Kulpiński z Fundacji Pro Prawo do Życia. Nierzetelna jest propaganda aborcyjna, ta, która mówi, że aborcja to zabieg, a nie morderstwo niewinnego dziecka. I to jest pierwszy punkt nierzetelności. Podstawowy, tak naprawdę, pokazywanie prawdy o aborcji, to jest wszystko, co wystarczy robić, żeby ludzie się sprzeciwiali. To czynimy na co dzień. No we Francji mamy sytuację odwracania kota ogonem, zupełnego wywrócenia wartości, pomieszania prawdy z kłamstwem. Chodzi o to, żeby pokazać, że prawda jest tam, gdzie jest kłamstwo i odwrotnie. Więc temu ma służyć ta poprawka. To kolejny element propagandy aborcyjnej, która już nie trzyma się kupy i musi sięgać po narzędzie represji i zmianę prawa zakazujące mówienia prawdy. Episkopat Francji zwrócił jednocześnie uwagę, że duża popularność portali internetowych pro-life świadczy o tym, że są potrzebne, a kobiety mają prawo uzyskać w ten sposób pomoc. Już wcześniej francuska minister do spraw rodziny opowiadała się za karaniem obrońców życia. Według niej za zniechęcanie do tak zwanej aborcji w internecie powinny grozić 2 lata więzienia i 30 tysięcy euro grzywny. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika. Spodziewałem się też po zupełnie sensownym podejściu do rozwiązania kredytów frankowych. Srebrny jubileusz Radia Maryja. Z radością znosimy dziś w Toruniu dziękczynne TDU za łaskę 25 lat posługi Radia Maryja. Fenomeny Radia Maryja. Polacy bardzo długo czekali na radio katolickie, po aż ponad pół wieku, podkreśla w naszym dzienniku ksiądz biskup Adam Lepa. Jesteśmy w rękach Matki Najświętszej. Powstała wspólnota ludzi, którzy tego samego pragną, to samo kochają. Rozmowa z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, założycielem i dyrektorem Radia Maryja. Zmieniają Polskę. Rodzina Radia Maryja to wspólnota ludzi aktywnych. Starają się wpływać na losy swoich lokalnych społeczności, ale są także wrażliwi na problemy Kościoła, świata i Polski. Konkursy z okazji jubileuszu Radia Maryja. 25 lat prawdy na dobrych falach. Weź udział w konkursie. Do wygrania radioodbiorniki oraz atrakcyjne nagrody. Ale on powiedział, jak chce mądrości. I dlatego spodziewałem się, że mimo wszystko ta decyzja dotycząca obniżenia wieku emerytalnego w aspekcie tego, co się dzieje w naszym otoczeniu, na które nie mamy wpływu i zwiększeniu, niewątpliwym zwiększeniu niepewności otoczenia, w którym funkcjonujemy, jakiś czas zostanie przesunięta w czasie, na przykład na pierwszy kwartał przyszłego roku. No tak się niestety nie stało. Zostało to obniżenie wieku emerytalnego w takiej najbardziej drastycznej formie zatwierdzone przez parlament.
No i no tutaj nie można się niczego dobrego w moim głębokim przekonaniu spodziewać, ponieważ jest to zła decyzja, jest to decyzja, która będzie miała długookresowe konsekwencje i ja przynajmniej osobiście jestem pełen obaw, jak zareaguje dzisiaj Agencja Standard & Poor's. No w takim razie wracamy do pana Bartka Golusławskiego, bo pana nie zapytałem wprost właśnie o tą dzisiejszą decyzję Standard & Poor's. Co się może wydarzyć? No mamy tutaj informacje o tym, jak wygląda notowanie naszych obligacji dziesięcioletnich, że wynika z tych notowań, że pożyczamy pieniądze no w sumie prawie że najdrożej w Europie. Co może wskazywać na to, że inwestorzy nie oceniają zbyt dobrze? Dzisiaj pożyczamy je najdrożej, ale to jak popatrzymy na tą rentowność dzisiaj, to znaczy, że gdyby dzisiaj minister finansów wyemitował dziesięcioletnie obligacje, to jak będzie je wykupywał, to taki będzie koszt, tak? Więc może to tak gwoli uściślenia. No ja nie spodziewam się niczego, bo wszystko, co złe przewidywał w styczniu Standard & Poor's, właśnie się wydarzyło. I ten rating, który mamy dzisiaj, odzwierciedla to, co oni wtedy przewidywali. Oprócz jednego elementu, czyli tej utraty niezależności banku centralnego, to się nie zmaterializowało jeszcze, tak, bo kadencja prezesa Glapińskiego będzie trwała jeszcze 5,5 roku ponad, więc agencja może sobie tego ryzyka używać, natomiast no, niewątpliwie wszystkie te rzeczy się zmaterializowały, oprócz tego przybyło tych złych informacji dla gospodarki, tak. Czyli ten burs przewidywał znacznie wyższe tempo wzrostu PKB niż mamy obecnie i przewidywał lepsze perspektywy też na przyszły rok. I inna rzecz, że kwestie fiskalne, czyli kwestie deficytu, no tutaj być może będzie odrobinę lepiej. Ale króciutko, czy będzie decyzja jakaś negatywna dla nas? Czy jeśli będzie jakaś decyzja, to moim zdaniem będzie podtrzymany rating i podtrzymana perspektywa negatywna tego ratingu. Dziękuję bardzo. Teraz czas na wiadomości. Autopromocja. Polskie Radio 24. Czy w twoim krwiobiegu płynie choć kropelka benzyny? Jeśli tak, zapraszam w każdą sobotę o 15:15. Trzy kwadranse pełne pasji do motoryzacji. Zawsze interesujący i inspirujący goście, z którymi rozmawiam na tematy leżące w sercu każdego miłośnika samochodów i motocykli. Od dziedzictwa i zabytkowej motoryzacji po najświeższe nowinki techniczne. Podpowiadamy, jak jeździć, by czerpać z posiadania auta prawdziwą radość i umieć przetrwać w każdych warunkach drogowych. Wyjaśniamy, podpowiadamy i proponujemy, jak rozwiązywać problemy dnia codziennego. Od kłopotów z ubezpieczycielem po nie zawsze uczciwych mechaników. Mariusz Gzyl, zapraszam. Polskie Radio 24. Dzień dobry Państwu, zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Poznajmy się, czyli Między nami zwierzętami. Tematem audycji będzie przygotowanie naszych podopiecznych do spokojnego przetrwania okresu świątecznej gorączki i bezstresowego przywitania nowego roku. Zapraszam po 16:00, Aleksandra Szywała. Autopromocja. Jest 14:30. Informacje dnia w skrócie. Ewa Worobiec, zapraszam. Uroczystą kolacją wydaną przez prezydenta Andrzeja Dudę zakończyła się jednodniowa wizyta prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki w Warszawie. Wcześniej szefowie obu państw rozmawiali o współpracy wojskowej, rosyjskiej agresji, energetyce, a także trudnych kartach wspólnej historii. Więcej na ten temat Piotr Pogorzelski. Wizyta odbyła się dokładnie w 25. rocznicę uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy. Warszawa to pierwsza stolica, która wtedy zdecydowała się na taki krok. Obydwaj prezydenci wielokrotnie podkreślali, jak mocna jest przyjaźń polsko-ukraińska. Ważne jest to szczególnie obecnie, mówił Andrzej Duda. Niestety jest tak, że dzisiaj część terytorium Ukrainy została bezprawnie zajęta przez Rosję i jest przez Rosję okupowana. Prezydenci rozmawiali także o ukraińskich reformach. Prezydent Petro Poroszenko podkreślił, że są one wzorowane na polskich. Duch swobody przyniósł Polsce nie tylko wolność, ale także jedność i zamożność. Dlatego teraz wiele reform realizujemy na podstawie polskiego scenariusza. Konkretnym
wymiarem strategicznego partnerstwa jest podpisana w obecności prezydentów przez ministrów obrony ogólna umowa o współpracy wojskowej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Agencja Standard & Poor's utrzymała długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej na poziomie BBB+, podniosła perspektywę ratingu z negatywnej do stabilnej. Agencja utrzymała też długoterminowy rating polskiego długu w walucie rodzimej na poziomie A-. Też i tutaj podniosła perspektywę ratingu z negatywnej do stabilnej. W wydanym komunikacie agencja uzasadnia swoją decyzję m.in. słabnącymi obawami o kluczowe instytucje państwowe, w tym o niezależność Narodowego Banku Polskiego. Agencja w bieżących działaniach rządu nie widzi zagrożenia dla wiarygodności lub niezależności NBP. Moskwa liczy na rychłą normalizację kontaktów z Waszyngtonem. Taki zapis znalazł się m.in. w nowej doktrynie zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Mówił o tym w swoim orędziu prezydent Władimir Putin, a wczoraj nadzieję na odbudowę rosyjsko-amerykańskich stosunków wyraziła przewodnicząca Rady Federacji Walentina Matwiejenko. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Szefowa rosyjskiego senatu cytowana przez agencję RIA Nowości oświadczyła, że proces wznowienia poprawnych stosunków Moskwy z Waszyngtonem będzie możliwy po objęciu urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa. Przed nadmiernym optymizmem ostrzega politolog Fiodor Łukianow. Z kolei szef Akademii Zagadnień Geopolitycznych generał Leonid Iwaszow powiedział polskiemu radiu, że nie wie, jak rosyjsko-amerykańska współpraca będzie układała się w innych sferach, ale na pewno poprawie ulegną kontakty dotyczące walki z terroryzmem, w tym na terytorium Syrii. Mamy nadzieję, że tak się stanie po objęciu urzędu prezydenta przez Trumpa, gdy postawi on przed armią zadanie zniszczenia terroryzmu i wtedy terroryści zaczną szybko uciekać. O odbudowie kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, w tym głównie w sferze globalnego bezpieczeństwa, wielokrotnie mówił prezydent Władimir Putin. Gospodarz Kremla podkreślał, że Moskwa i Waszyngton niosą wspólną odpowiedzialność za rozwiązywanie sytuacji kryzysowych na świecie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Europejska Agencja Kosmiczna potwierdza, marsjański łazik zostanie zbudowany i wysłany na czerwoną planetę w ciągu kilku lat. Mówili o tym przedstawiciele agencji podczas specjalnego szczytu w szwajcarskiej Lucernie. To kontekst ewangelizacji, który oznacza, że z jednej strony są ci, którzy przylgnęli do prawdy, wcale nie było pewne. Obserwatorzy wskazywali na opóźnienia, a przede wszystkim na rosnące koszty. Ale ministrowie z państw członkowskich ESA postanowili przeznaczyć na kontynuację misji, a zwłaszcza na budowę łazika, brakujące 436 milionów euro. Dzięki temu ma on wylądować na Marsie za 5 lat. Wcale nie dał. Jeszcze raz możecie mnie spalić. ESA podkreśliła jedną rzecz. Jezioro kłamstwa, rzeka złodziei, mam te dziady, czerwony dziad. Mówię, o, lumpy idą do wina, ale na dziedzinie ryczało. Polskie Radio 24. To słowo wspominamy, to przecież nie wniję martyrologii. Polskie Radio 24. Ani tym dalej. Powtórka programu. Odwet, ale w imię umocnienia się przeświadczenia, że jesteśmy po dobrej stronie. Robert Kwitka, ze mną w studiu po tej stronie, którą Maciej Stańczuk, Marek Zuber i Bartek Bogusławski. Przechodzimy do kolejnego tematu. Rząd zastanawia się, czy płaca minimalna powinna być różna w różnych regionach Polski. O tym dyskutowano już wielokrotnie, ale wydaje się, że teraz znowu rząd powraca do tego pomysłu i nawet zastanawia się, czy w poszczególnych powiatach nie powinna być różna płaca minimalna. Są oczywiście związek z tym, że są powiaty, gdzie jest duża bezrobocie i być może przedsiębiorcy mają zachęceni do tego, żeby płacić mniejszą płacę minimalną, żeby tam zwiększać zatrudnienie. Pan Maciej Stańczuk, co pan sądzi o tym pomyśle, czy to byłoby dobre rozwiązanie? Jest to na pewno sensowny pomysł, bo mamy już wprowadzone koncepcje płacy minimalnej w Polsce. To wiemy dobrze, że ten rozwój w poszczególnych regionach też nie jest taki sam. Są regiony, gdzie to są gigantyczne różnice w kosztach utrzymania. Dlatego zróżnicowanie płacy minimalnej w zależności od regionu, w którym przedsiębiorstwa sfery realnej
działają, prowadzą działalność gospodarczą. Jest katolickim głosem. No, jest jakimś wyjściem naprzeciw postulatom pracodawców. No, trochę mnie to dziwi, że to się jednak nie pojawia, ponieważ no, do tej pory w rządzie inna koncepcja, prawda, bardziej takiego zrównoważonego wzrostu przeważała, ale no, jeśli decydenci zmieniają zdanie na ten temat i wraca właśnie ten bardzo moim zdaniem logiczny, uzasadniony postulat, prawda, zróżnicowania regionalnego płacy regionalnej, to tylko można się z tego cieszyć. Przypomnę, że płaca minimalna ma wynieść w roku 2000 zł, no dla przedsiębiorców niektórych rejonach Polski to może być jednak szok, że ta płaca aż tak ma wzrosnąć. Pan Marek Zuber. Absolutnie jestem za tym, żeby zróżnicować płacę regionalną. Zresztą mówię to, jeśli dobrze pamiętam, od 2005 roku, więc jakbym teraz miał inne zdanie, to bym się po prostu wygłupił. Ja zdaję sobie sprawę z oczywiście kłopotów, które pewnie będą z tym związane, jakichś, nie wiem, fikcyjnych rejestracji firm i tak dalej, ale nie zmienia to faktu, że zupełnie inny wymiar, ja to jeszcze raz powtórzę, ma 2000 zł, nie wiem, w Lubaczowie czy w Koryńcu, a zupełnie inny wymiar w Warszawie. W związku z tym narzucanie...